No przynajmniej informacje, które są z rana dzisiaj przedstawił je Matt Hancock, przypomnę tutaj jeszcze minister zdrowia, więc na razie codziennie testowanych jest około 71 tysięcy, ale wszystko wskazuje na to, że tych 100 tysięcy do końca miesiąca nie uda się uzyskać. Takie były między innymi zapowiedzi przedstawicieli brytyjskiego gabinetu, brytyjskiego rządu. Wszystko wskazuje, że ten 100 tysięcy testów dziennie to możliwe będzie wprowadzenie tego za kilka dni. Ale posłuchajmy, co na ten temat, na temat tego, co dzieje się w Wielkiej Brytanii, mówią przedstawiciele brytyjskiego rządu. Now we are working on all of the potential options for a second phase. Wszyscy widzimy już światełko w tunelu. Nieważne, czy jesteś członkiem personelu służby zdrowia i pracujesz niestrudzenie zmiana po zmianie, czy rodzicem, który pozostaje w domu z dziećmi. Ale musimy zachować cierpliwość i ostrożność, bo przechodzimy właśnie przez fazę maksymalnego ryzyka. Więc poczekajmy na kolejny raport ekspertów z początku maja. No i teraz to, co najistotniejsze. Od wczoraj władze Wielkiej Brytanii przedstawiają już naprawdę konkretne dane dotyczące ofiar COVID-19, śmiertelnych ofiar COVID-19. I tutaj informacja jest taka, że do tej pory informowano jedynie o przypadkach śmiertelnych, o osobach, które zmarły, hospitalizowane w szpitalach i jednostkach służby zdrowia. Od wczoraj te dane dotyczą już wszystkich osób, czyli na przykład te osoby, które zmarły na koronawirusa, a były we własnym domu, w domu weterana czy w domu seniora. I te dane teraz będą codziennie aktualizowane. Dzisiaj po południu konferencję rządową poprowadzi premier Boris Johnson, jednak zdaniem brytyjskich mediów, między innymi Sky News, nie należy się spodziewać, aby dzisiaj brytyjski premier powiedział o tym, w jaki sposób Wielka Brytania będzie wychodziła z obostrzeń lockdownu. To może nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni. No i teraz bardzo dwie, moim zdaniem, ważne informacje. No to pierwsza jest taką ciekawostką technologiczną. Na lotnisku w Bournemouth, na małym lotnisku, ale które co roku obsługuje około 800 tysięcy pasażerów, zainstalowano specjalne kamery termowizyjne, które wykorzystując podczerwień mierzą temperaturę wszystkim pasażerom, wszystkim osobom, które znajdują się na terenie holu lotniska. Prawdopodobnie takie kamery będą instalowane na wszystkich lotniskach Wielkiej Brytanii, ale to będzie się łączyło z tym, że będą bardzo duże koszty i nawet mówi się, że bilety będą po prostu lotnicze droższe. No i teraz wspaniała postać. Już od wielu, wielu dni mówimy o tej postaci. Mówiliśmy kapitan Tom Moore. Od dziś można powiedzieć honorowy pułkownik brytyjskich sił zbrojnych. Tom Moore dzisiaj obchodzi swoje setne urodziny. Specjalnie od RAF-u, czyli Królewskich Sił Powietrznych, otrzymał prezent. Tym prezentem był przelot dwóch historycznych samolotów z czasów II wojny światowej. Doskonale nam Polakom znanym, czyli Spitfire'a, a także Hurricane'a. Ponadto otrzymał ponad 140 tysięcy kartek z życzeniami. Takie kartki przesłał m.in. premier Boris Johnson, przesłała także królowa Elżbieta II. Dodatkowo do jutra wszystkie listy w Wielkiej Brytanii stemplowane będą specjalnym takim stemplem z napisem kapitan Tom Moore, zbiórka pieniędzy na NHS. A wystarczy powiedzieć, że ten człowiek zebrał ponad 30 milionów funtów. Wielu milionów ludzi z całego świata po prostu przysyłało te pieniądze. Konto jest zamknięte, ale sam kapitan Tom Moore stwierdził, proszę państwa, że jeśli chcecie wpłacać pieniądze, wpłacajcie je w własnych miejscowościach na rzecz pracowników służby zdrowia. No i tak to wszystko tutaj wygląda. Ja przypomnę, Tom Moore jeszcze w tamtym tygodniu był liderem brytyjskich list przebojów, między innymi jak wspólnie z jednym z wykonawców śpiewał słynny przebój You'll Never Walk Alone, czyli nigdy nie będziesz szedł sam. Tak na co dzień jest to hymn piłkarski FC Liverpool, no ale właśnie Tom Moore śpiewał, no i był na szczycie brytyjskich list przebojów, a w tej chwili jest to obok królowej Elżbiety II najbardziej popularna postać Wielkiej Brytanii. W tej chwili pan Moore przebywa w domu najmłodszej córki, tam świętuje, nie wychodzi z domu, ale prawdopodobnie wszystko wskazuje, że znów będzie chciał pokonać swoje 200 okrążeń wokół domowego ogrodu za pomocą balkonika. No wspaniała postać, o której po prostu należy mówić.